Hilary urodził się około roku 310 w Pontier we Francji jako syn pogańskich notabli. Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Z wielkim zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w którym zachwycił go sposób objawiania się Boga. Szczególnie zafascynowało go boskie imię ze Starego Testamentu – Jestem, który jestem. Pod wpływem długotrwałej i głębokiej lektury Ewangelii świętego Mateusza i świętego Jana nawrócił się i przyjął chrzest w roku 345, już jako żonaty mężczyzna. Jego córką była święta Abra. Był na tyle gorliwym wyznawcą, iż w roku 350 obrano go biskupem rodzinnego miasta. Zgodnie z ówczesną praktyką, żonaci mężczyźni mogli być podnoszeni do godności biskupiej. Celibat nie był jeszcze wówczas w kościele powszechnym zwyczajem. Ponieważ w sporze ariańskim odmówił potępienia świętego Atanazego z Aleksandrii, który bronił prawdy o bóstwie Chrystusa, cesarz Konstancjusz skazał go w roku 356 na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej. Kilka lat pobytu na wygnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się z teologią wschodu, której bogactwo, subtelność i precyzja pojęć starał się po powrocie z wygnania rozpowszechniać w kościele łacińskim. Czerpiąc ze wschodniej inspiracji, wzbogacił też zachodnią liturgię. Chcąc pogłębić wiedzę teologiczną swoich wiernych, komponował hymny liturgiczne. Ze względu na intensywną działalność na rzecz porozumienia między wschodem a zachodem, bywa czasem nazywany pierwszym ekumenistą. Prowadził czynne życie jako pisarz i teolog, wpływając na charakter kościoła Galii. Nieustraszony, pisze z wygnania listy do wiernych, by ich utwierdzić w wierze. Napisał też kilka rozpraw na tematy, które były poruszane przez Arian. Otrzymał piękny przydomek obrońcy Galii, gdyż właśnie przez swoją postawę, kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę od herezji. Po powrocie z wygnania czynił co tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany zadane kościołowi przez Ariusza i jego protektorów. Jego zasługą było zwołanie synodu do Paryża w roku 360, na którym biskupi Galii przyjęli wyznanie wiary ułożone na soborze w Nicei. Żył w wielkiej przyjaźni ze świętym Marcinem, biskupem Tur. Ochrzcił go i był jego kierownikiem duchowym. Hilary nie umiał mówić w stylu ludowym, dlatego też nie zasłynął jako kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym teologiem. Niektórzy patrologowie uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero święty Augustyn. Święty Hilary wniósł ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też został 13 maja 1851 roku zaliczony do grona doktorów Kościoła przez błogosławionego Piusa IX. Zmarł w roku 367. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką, z której najcenniejszym jest traktat o Trójcy Świętej. Jego doczesne szczątki złożono w bazylice cmentarnej w Pontier, noszącej obecnie jego imię. Niestety fanatyczni Kalwini w roku 1562 dużą część relikwii zniszczyli. Ocalała tylko ta ich część, która przedtem została umieszczona w kościele świętego Dionizego w Paryżu. Drugą część relikwii sprowadzono w roku 1698 do Pontier, gdzie doznają szczególnej czci. Święty Hilary należy do pierwszych wyznawców, którym Kościół na Zachodzie zaczął oddawać publicznie liturgiczną cześć. Wcześniej było to niemal wyłącznie przywilejem męczenników. Do świętego Hilarego modlą się ukąszeni przez węża. W ikonografii święty Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są księga, laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun, smok lub wąż symbolizujące Arian. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Hilary, biskup, wytrwale głosił bóstwo Twojego Syna. Spraw, abyśmy coraz lepiej poznali tę prawdę wiary i wiernie ją wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.